Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. Witam dzisiaj już po raz drugi. No i po raz drugi widzimy dzisiaj mój nowy zakup. Nową papuszkę falistą. Tak przyjrzałem się woskówce i wydaje mi się, że będzie to chłopiec, że będzie to samiec. I dlatego nazwałem go wstępnie Figuś. Bo sąsiad miał psa samiczkę Figa się nazywała, a pomyślałem, że mój samczyk papugi nowy to będzie Figuś. Figo. I oto właśnie Figo tutaj se siedzi. Dużo figluje. No, nie muszę się pochwalić. Figo już mi dzisiaj po raz pierwszy jadł z ręki. Ale w klatce cały czas, nie chcę go na dom jeszcze wypuścić, bo się boję o niego. Jest młodziutki. Zobaczcie, jakie ma jeszcze pióra w nieładzie. Także jest za młody, żeby go puszczać jeszcze na loty. I troszkę się boję, on jest jeszcze za dziki tu w nowym otoczeniu. No ale mam nadzieję, że zobaczymy jakoś jego, jak mi jest z ręki. No. On już mi wszystko, on już daje się głaskać, on już z ręki je. Tylko ja mówię, wszystko w klatce, nie mam jeszcze na tyle odwagi, żeby już go prędko na dom wypuszczać, bo jest w nowym otoczeniu i nie chcę, żeby tak zgłupiał, żeby coś sobie zrobił. Bo pamiętajcie zawsze, że papuga w nowym otoczeniu głupieje na początku, jak nie zna mebli, nie zna otoczenia tego nowego, to zawsze głupieje. Więc no, należy tą papugę odpowiednio, można powiedzieć, spokojnością i delikatnością przeprowadzić w klimat nowego domu, żeby się zaklimatyzowała, na spokojnie oswoiła z wszystkim, co jest w nowym otoczeniu. I wtedy po jakimś tam kilku dniach dopiero można papugę wypuścić. Ale w klatce, no już tutaj tak jak mówię, z Figusiem już się tu pobawiliśmy. Już siedzi mi na ręce, daje się głaskać, lubi głaskanie jak Luna. Nawet są w jednakowych kolorach, także jest wszystko w porządku u Figusia. No i w sumie ten materiał kręcę tylko po to, żeby coś pokazać i złapać jakieś kadry już z postępami, jakie Figuś robi. I ja szczerze jestem w szoku. Lunę oswoiłem tego samego dnia i Figuś widzę jest dokładnie taki sam, więc wow. Także no, nie wiem co o tym wszystkim myśleć, ale no, zarówno Luna jak i Figuś przemądre widać papuszki. I fajnie, że mam je obydwie u siebie. Dobra. To ja się teraz postaram jakieś kadry połapać z Figusiem siedzącym mi na dłoni, czy jedzącym mi z ręki. Zobaczymy, jak to się uda, więc no, zobaczymy na rozwój wydarzeń, co się uda nagrać. O, widzimy. Proszę bardzo. Figuś dzisiaj zakupiony i już u mnie na dłoni. Proszę bardzo. Młodziutka papuszka falista. Słuchajcie, oczywiście on jeszcze, jak tak gdzieś wejdę, na przykład gdzieś odejdę, wyjdę z pokoju, czy gdzieś na chwilę wezmę rękę od klatki, to jeszcze się denerwuje troszkę, później jak wracam, jeszcze troszeczkę się nie może mnie poznać od razu, skojarzyć, jeszcze mnie aż na tyle nie zna. No ale że on mi pierwszego dnia już siedzi na ręce, zobaczcie, no to już chyba coś to znaczy, tak? To coś znaczy, o zobaczcie, daje się pogłaskać po brzuchu, mogę go głaskać. O, teraz go głaszczę akurat po brzuchu. Nic się nie dzieje zupełnie. Siedzi sobie tutaj mały, kochany ptaszolek u mnie. Figuś tego samego dnia po zakupie. Pierwszy raz mam falistą w takich kolorach i jest niesamowita ta falista. No, Figuś, to teraz chcę iść na patyczek. No, złaź. No złaź. Może jeszcze pokażemy widzom, jak jesz. A, nie będziesz dzisiaj jadł. No dawaj. No zejdź. Popatrzcie się. Nie chciał się przed chwilą, nie mógł mnie poznać. To ja mnie teraz poznał, to mnie teraz nie puści. Także nie opowiadać mi, że spokojem i cierpliwością do papug nie da się tych ptaków oswoić. Bo się da. I nawet to tego samego dnia. Tylko okażmy ptakom zrozumienie w tym, że dla nich jest to nowa sytuacja. Okażmy im cierpliwość, spokój, opanowanie. I możemy mieć przyjaciela, jeżeli kupimy papuszkę młodą, nawet tego samego dnia. Może jeszcze nie na tyle, żeby nosić go na ramieniu po domu, ale może nawiązać z ptakiem, no już dość
na wysokim poziomie, jak dla mnie uważam, kontakt z ptakiem, jak na to, że jest on u mnie pierwszy dzień, kilka godzin, dokładnie 7 bodajże, jak go tu wpuściłem do tej klatki. I już takie rezultaty. Także dziękuję serdecznie za film. Do usłyszenia. Macie potwierdzenie jak figuś. Nowa papuszka szybko się uczy. Cześć.